Korea Północna jest jednym z najrzadziej odwiedzanych krajów na świecie. I nic dziwnego, bo kojarzy się głównie z testami rakietowymi, wszechobecną biedą, łamaniem praw człowieka i bezwzględną dyktaturą. Zazwyczaj to nie przyciąga normalnych turystów. Ale youtuberzy nie są normalnie i youtuberów przyciąga. Możliwe, że Korea Północna otworzy się już wkrótce na turystów, więc z tej okazji postanowiłem zapytać się kilkunastu youtuberów oraz influencerów podróżniczych, czy chcieliby pojechać do Korei Północnej. A przy okazji postanowiłem odegrać się na największym pranksterze polskiego YouTube'a za to, że nas wkręcał przez ostatni cały rok. Oj Wojtek, to teraz poczujesz się, jak to jest być w projekcie Oj Wojtka. Trochę dziwnie to zabrzmiało. Wywiad ze Słońcem Narodu. Sprankować go jakoś? Prank na Kim Jong-unie? No nie wiem, czy byśmy wyjechali żywo, Wojtek. Byłem w Korei Północnej 9 razy w latach 2011, 2019, 20, jeśli policzymy Sylwestra. Właściwie widziałem już wszystko, co może zobaczyć tam turysta. Od stycznia 2020 roku w Korei Północnej nie ma żadnych turystów, nikt tam nie mógł pojechać z powodu zamknięcia kraju przez COVID. Ta izolacja Korei Północnej trwa do dziś i dopiero w lutym, od 9 lutego podobno, będą mogli wjechać pierwsi turyści, ale na razie tylko z Rosji. Jest jeden influencer, którego chciałbym zobaczyć w Korei Północnej i zobaczymy, czy uda się go namówić na wywiad z Słońcem Narodu w Korei Północnej. Oj Wojtek, bo właśnie o nim mowa, właśnie teraz znajduje się w Azji, gdzie nagrywa swoją serię daily vlogów, więc może chciałby pojechać do Korei Północnej. Zapytajmy się go. Cześć, Korea Północna powoli podobno... Wiem, że wielu z moich widzów tutaj pewnie oczekuje, że od razu jak się Korea Północna otworzy, to ja pojadę do tego kraju. Szczerze, nie wiem kiedy i czy pojadę jeszcze do Korei Północnej, prawdę powiedziawszy. Naprawdę nie wiem. Pewnie będę chciał, ale jeszcze nie wiem kiedy. Po prostu trochę już się pozmieniało w moim życiu, nigdzie mi się nie śpieszy, zmieniły się trochę priorytety w moim życiu. Mam także biznes turystyczny w Japonii, prowadzę wycieczki po Japonii i no na razie jakoś nie śpieszy mi się tylko po to, żeby być tym pierwszym, który pojedzie do Korei Północnej. Natomiast jestem bardzo ciekaw, kto z polskich youtuberów będzie chciał pojechać do Korei Północnej i dzisiaj się spróbujemy tego dowiedzieć. Szczerze powiedziawszy, to jestem trochę zdziwiony, że do tej pory nikt z polskiego YouTube'a nie nagrał swojej serii w Korei Północnej. Były anglojęzyczne vlogi i to bardzo dużo z Korei Północnej, ale jeśli chodzi o vlogi po polsku, to tak naprawdę chyba tylko ja nagrywałem z Korei Północnej. Nie liczę tutaj różnych turystów, którzy pojechali do Korei Północnej, ponagrywali swoje jakieś materiały z wycieczki, wrzucili to na YouTube. Nikt do 2019 roku właściwie nie odważył się pojechać do Korei Północnej, żeby nagrać taką serię. A potem nastąpił COVID i wiadomo, jak to się potoczyło. I szczerze powiedziawszy, jestem pewien, że jak tylko się otworzy Korea Północna, to wiele osób będzie chciało pojechać, ponieważ jest duże zainteresowanie Koreą Północną teraz. Temat robi wielkie wyświetlenia, widzowie się o to pytają, ludzie są, no, że tak powiem, zainteresowani tym, co tam się dzieje. Ciągle media o tym piszą i wszędzie o tym gadają w telewizji. Więc wydaje mi się, że jest to dość mocny medialny temat i można zrobić bardzo fajne clickbaity. Więc wydaje mi się, że może być w najbliższym czasie dużo serii na polskim YouTubie, jeśli tylko Korea Północna się otworzy. Okej, dobra nasza. Długo nie musieliśmy czekać na odpowiedź od Wojtka. Siema, o kurde, to brzmi mega ciekawie. A napiszesz coś więcej? Czy to na 100% bezpieczne? Co można by robić? Na ile można by jechać? I kiedy myślisz, że się otworzy? Ciśniemy. Dalej. To co, może byśmy się umówili na krótką rozmowę telefoniczną? Potraktujcie oczywiście ten materiał humorystycznie, jako ciekawostkę. Mam nadzieję, że także żaden z moich kolegów z YouTube'a nie obrazi się na mnie. Better call Saul. Token, attorney at law, 505-14-CALL. I nie będzie na mnie zły za to, że został zaprezentowany w tym odcinku. Jeśli któryś z moich kolegów, koleżanek, youtuberów postanowi pojechać do Korei Północnej, czy to sam, czy może i ze mną,
to postaram się oczywiście tej osobie pomóc, więc odzywajcie się do mnie, odpowiem na wszystkie Wasze pytania, powiem Wam, jak się przygotować, na co uważać i mam nadzieję, że pojedziecie tam i nagracie swoje serie, żeby pokazać Koreę Północną także swoim okiem. Niektórych z tych youtuberów, którym wysłałem tą wiadomość odnośnie Korei Północnej, znam dobrze, a niektórych praktycznie w ogóle. I nawet byłem zaskoczony, że niektórzy mi odpowiedzieli, prawdę mówiąc. Wysłałem im praktycznie tą samą wiadomość. Cześć, Korea Północna powoli podobno się otwiera. Czy jakbyś miał okazję, to byś chciał pojechać do Korei Północnej, nagrać serię? To zanim przejdziemy do naszej rozmowy z Oi Wojtkiem, zacznijmy od kanału, który ostatnio o Korei Północnej opowiadał. Chodzi mi oczywiście o kanał Planeta Abstrakcja. Niezwykle ciekawy kanał prowadzony przez Borysa i Ole, którzy podróżują w najbardziej odległe zakątki świata. I ostatnio odwiedzili miasto Dandong na granicy z Koreą Północną w Chinach i nagrali tam materiał, w którym także gościnnie wystąpiłem. Było mi bardzo miło troszeczkę poopowiadać o Korei Północnej z mojej perspektywy u nich w materiale. Odcinek ten bardzo polecam, bo piękne ujęcia z rzeki Jalu na Koreę Północną. Bardzo mi się podobało i polecam oczywiście ten odcinek. No i oni odpisali mi na moje zapytanie. Do rozważenia, ale nie wiemy, czy udałoby się nagrać tam coś ciekawego. A co myślisz, że będzie otwarcie jednak? I to jest bardzo dobre pytanie. Co będzie można nagrać ciekawego w Korei Północnej? Ciekawych rzeczy jest bardzo dużo, ale są pewne ograniczenia odnośnie nagrywania. Pamiętajcie, że tam się podróżuje biurem podróży, nie można pojechać samemu. Ma się cały czas północokoreańskich przewodników z Wami, którzy mimo, że są bardzo przyjaźni, to też Was w jakiś sposób pilnują i także pilnują tego, co nagrywacie i gdzie się udajecie. Nie możecie sobie swobodnie chodzić, więc nie można też swobodnie, że tak powiem, dobierać tematów. I to faktycznie ogranicza pole manewru w tym, jak można nagrywać w Korei Północnej i co można nagrywać w Korei Północnej. No ja tam byłem 9 razy i generalnie jestem żywym dowodem na to, że da się nagrywać w Korei Północnej i da się stamtąd wyjechać żywym, prawda? Bo jest to możliwe. Okej, nie sądziłem, że Wojtek odpowie tak szybko, więc zaraz będziemy mieli z nim krótką rozmowę. Musimy wymyślić jakąś historię, żeby go zaprosić do Korei Północnej. Cześć Wojtek! Co tam? Tak, słychać się. Siema, nie będę Ci zabierał dużo czasu, bo wiem, że jesteście teraz daily zajęci. W ogóle super seria. Pozdrawiamy z żoną i pieskiem. No słuchaj, więc szybkie pytanie, nie? Bo jak wiesz, no ja jeździłem do Korei Północnej i tam miałem te kontakty w Pyongyangu, nie? No i dostałem od nich maila ostatnio, że możliwe by się, że się otworzą na wiosnę. Czy słyszałeś o tym, że 15 kwietnia w Korei Północnej jest duża impreza narodowa, bo wtedy są urodziny Kim Il-sunga, nie? Wiesz, kto to jest? Kim Il-sung? Nie, chyba nie kojarzę. No to jest ich ten główny wódz, nie? Ten pierwszy, najważniejszy wódz. To są jego urodziny, nie? I zawsze była duża impreza, zawsze dużo turystów przyjeżdżało, ale jak wiesz, od dawna no nikt nie może wjechać od 4 lat, co nie? No i oni to, mi na... Czyli co, to tak na jeden dzień można było przyjechać, tak? Nie, nie, no nie na cały dzień, tylko no, na wycieczkę, nie? I teraz pewnie słyszałeś o tym, że oni z Koreą Południową się bardzo nie lubią, nie? Że znowu jakieś groźby i tak dalej. No i dlatego Korea Północna chce teraz, że tak powiem, dla obcokrajowców dać swój dobry wizerunek, prawda? Więc w kwietniu właśnie postanowili się otworzyć. I do mnie napisali, żebym właśnie zebrał ludzi, nie? Żeby przyjechali, żeby pokazali prawdziwą Koreę Północną. Czyli brzmi, jakby to było na maksa bezpieczne. No tak, no generalnie wycieczki do Korei Północnej zawsze były bezpieczne, co nie? Tylko, no wiadomo, trzeba przestrzegać pewnych zasad, nie? I nie można przeginać pały. I w ogóle oni tam napisali, właśnie to jest taki cały tam program, chcą zrobić pierwszy wyjazd taki, nie? Do, że wpuszczą wreszcie tych turystów. No więc chcą na maksa tak to hype'ować i promować, nie? Żeby zachęcić ludzi później. Więc to taka już, że tak powiem, większa sprawa. I nawet wspomnieli, że może będzie spotkanie z kimś bardzo ważnym. Ale nie napisali z kim. Następny jest podróżowownika, czyli Piotr Pająk, który mieszka na co dzień w Tajlandii. Siema Emil, siema. No ja słyszałem, że się otwiera, że Rosjanie już mogą przyjeżdżać.
Jak będzie tylko możliwość, jasne, od razu lecę, nie ma problemu. A wiadomo, kiedy ten? Masz tam jakieś informacje? No właśnie, Piotrek. No niestety nie mam dokładnych informacji, kiedy Korea Północna się otworzy. Tego chyba jeszcze nawet sami Koreańczycy nie wiedzą. Nie wiedzą tego tym bardziej biura podróży, które współpracują z północno-koreańskimi partnerami w Pjongjangu. Na bank, jak tylko Korea Północna się otworzy, to możecie się spodziewać, że podróże wojownika zagoszczą także w Korei Północnej i będzie tam jego seria. I na pewno chciałbym ją zobaczyć, bo Peter jest mega sympatyczny. Gość, kiedyś go poznałem. Dla mnie brzmi to bardzo ciekawie. No. I bardzo chętnie bym się na to pisał. Mhm. Nie widzę na razie minusów, chyba że ty jakieś widzisz, możesz mi podpowiedzieć o tym etapie. No wiesz, no jest to dość specyficzny kraj, nie? I też trzeba swoich widzów odpowiednio przygotować na taką wycieczkę i na to, co im będziesz pokazywał, nie? No bo to jednak nie jest taki cały pełen freestyle. Bo ja i tak rozumiem, że to będę wrzucał już po powrocie do Polski. No tak, bo tam nie ma internetu, nic nie ma. Więc swoje przemyślenia i taką faktyczną narrację będę mógł dopowiedzieć później też, nie? Mnie to strasznie zaciekawił ten podpunkt, jak właśnie wspomnieli, że może być spotkanie z kimś ważnym. To tak bardzo enigmatycznie i ciekawie zabrzmiało, ci powiem. Słodem? O kurde, powiem ci, to byłby hit. Wywiad ze Słońcem Narodu. Prankować go jakoś? Prank na Kim Zoo, nie? No nie wiem, czy byśmy wyjechali żywo, Wojtek. Not a great plan. Tam gdzie nie, bo tam trzeba, rozumiem, wiadomo, trzeba taką tą etykietę przyjąć i zachować się bardzo poprawnie. A skoro już jesteśmy przy podróżach wojownika, no to zapytałem się także oczywiście jego kolegi, czyli Polo. Piotr Polo Przywarski. Siema, no kurwa, pewnie, kiedy myślisz się otworzyć? No, to nie przebiera w słowach. Oczywiście, że pojedzie, nie przejmuje się tutaj żadnymi jakimiś tam hejtami czy osobami, które by tam umarodziły, że on by chciał do tej Korei Północnej pojechać. I ja myślę, że też szybko się wybierze do tej Korei Północnej. Ja bym chciał zobaczyć jakieś treningi, na przykład taekwondo z Koreańczykami w wykonaniu Petera i Polo, żeby oni pojechali tam właśnie na taką wycieczkę, gdzie będą mieli okazję powalczyć z Koreańczykami, zrobić jakiś sparring taekwondo. Myślę, że wyszłoby to bardzo zacnie. Byłby super materiał. Następni, Van, Paweł, Maja i Michał, którzy podróżują swoim kamperem. Ja też lubię van life, więc oczywiście chciałem się odezwać także do kogoś, kto podróżuje kamperem, tak jak ja po Japonii. I odpisali mi tak. Hej, myślę, że tak. Od dawna ciekawił nas ten kierunek. No i mam nadzieję, że Was zaciekawi jeszcze bardziej i się do tej Korei Północnej wybierzecie. Niestety kampera swojego nie da się zabrać, ani nic na miejscu wypożyczyć. Ale mimo to jest to ciekawa wycieczka. Dalej mamy Urbex History. Z chłopakami byłem kiedyś w Fukushimie i wiem, że oni lubią wyjątkowe i bardzo rzadko odwiedzane miejsca, więc myślałem, że Korea Północna także ich zainteresuje. Pisali mi tak, cześć, oczywiście, żebyśmy chcieli, tylko sądzę, że tak już w drugiej połowie roku, bo teraz mamy parę projektów. No proszę, no, Urbex History w Korei Północnej, to nie może się nie udać. Tam byłeś, to było trochę takiego hejtu, że jednak przyjeżdżasz do kraju, gdzie jest no, tyran, gdzie jest dyktatura, gdzie ludzie są traktowani bez szacunku i są tacy, no wiadomo, gdzie jest cała ta otoczka, nie, wszystko, przyjeżdżasz tam i choćby na potrzeby filmu, ale że no, oddajesz ten szacunek i się starasz to stosować, czy raczej ludzie rozumieli wszystko i doceniali bardziej twoją taką dziennikarską wynikliwość, że to pokazujesz? To jest bardzo dobre pytanie i to bym powiedział właśnie jest ten minus wyjazdu do Korei Północnej dla youtubera, nie? Bo faktycznie w tym momencie jesteś osobą, którą będą krytykowali za to, że promujesz reżim. Za to, że no nie wiem, pokazujesz tylko to, co oni chcą ci pokazać, prawda? Spodziewać, że będzie taka niestety taki odbiór też, prawda? Tylko to mi się wydaje od tej takiej widowni bardzo zero-jedynkowej, nie? Bo jeżeli zrobi się odpowiedni background na początku, wytłumaczy się, że to jest jedyna opcja, żeby tam dostać się i że jestem świadomy
całego szeroku zachowań, do których tam dochodzi, albo nawet może i nie jestem świadomy, ale pokazać je, przypomnieć o nich, ale w tym odcinku pokażę wam, jak to wygląda, kiedy chcieli zaprosić kogoś i pokazać swoją perspektywę i porównajmy to do tego, jak tam faktycznie może być, to wiesz, no, jeżeli ja wlatuję real talkiem i jeżeli ja będę się wypowiadał bezpośrednio do kamery, no w taki sposób niewychwalający, ani bardziej potępiający, no to kurczę, nie widzę takiej... jakiegoś większego ryzyka. Chyba forma narracji to wszystko zdefiniuje. No na pewno. No, wydaje mi się, że ty masz ogarniętą widownię, a jesteś twórcą dość odpowiedzialnym. I dlatego też do ciebie zadzwoniłem, nie? Bo uznałem, że jesteś osobą, która rozumie temat, nie? Że wiesz jak się zachować. Mimo, że no, jesteś znany z różnych akcji. Ja jeszcze prześpię się z tematem, wstawnie wydaje mi się bardzo okej. Okay. Może jakbyś miał jeszcze jakieś więcej szczegółów, albo był w stanie mi spisać w formie myślników, to byłoby mi łatwiej jeszcze wyrobić sobie takie no na razie... zdanie, ale na ten moment nie wydaje mi się, żeby tam... Nie wiem, wydaje mi się, że to jest totalnie do zajebistego przekazania. Ciekawi mnie właśnie przede wszystkim, w jakim to mniej więcej być okresie i ile dni taki proces może zająć, taka cała podróż. Tak, no ja nie miałem dużo szczegółów w tym mailu, bo to pierwszy mail od lat w ogóle mi wysłali, że coś się dzieje, nie? Bo to, mówię ci, tam ta turystyka martwa była przez tyle lat. Więc jeszcze terminy nie są do końca znane, ale no właśnie była mowa o tych urodzinach Kim Il-sunga 15 kwietnia, bo wtedy zawsze jest jakaś impreza, parada, wódz wychodzi, fajerwerki. Kurwa, nie wiem, może parada wojskowa z atomówkami będą jeździć, wiesz, po Pjongjangu. Takie jazdy są nawet, nie? Więc to jest taki okres, kiedy... I później kanał Kołem się toczy. Bardzo znany i popularny kanał o tematyce podróżniczo-rowerowej. Też uwielbiam rowery, uwielbiam takie kanały. Odpowiedział mi tak. Hej, raczej o tym nie myślałem na tę chwilę. Może na przyszłą zimę, choć bardziej już myśleliśmy o Azji Południowo-Wschodniej. Jakoś mnie ta północna Korea mocno nie kręci. No i oczywiście jest to zrozumiałe, nie każdego ten kierunek musi interesować czy fascynować. Jest to dość specyficzny kraj do odwiedzenia i po pierwsze nie jest dla każdego turysty, a tym bardziej nie jest też dla każdego youtubera, żeby tam nagrywać swój materiał, bo to po prostu nie zawsze wyjdzie dobrze. Ja wraz spotkałem w zeszłym roku w Japonii, był tutaj na bardzo krótkim pobycie w trakcie nagrywania swojej serii podróżniczej wokół świata. Zapytałem się go także o tę Koreę Północną i odpowiedział mi w ten sposób. Zmienił tło konwersacji na pizzę. A ponieważ każdy lubi pizzę, no to uznaję, że on także po prostu odpowiedział, że tak, jest zainteresowany tym tematem. Bo też lubi pizzę pewnie. Autostopem na koniec świata to kanał dla wszystkich, którzy lubią demoludy. No i no, taki człowiek jak Michał, no chyba będzie zainteresowany Koreą Północną, co nie? Jest tak, odpisał mi. Czemu nie? Będę na Dalekim Wschodzie we wrześniu, okolice Władywostoku. Jestem za. A skąd pomysł, żeby się odezwać w tym temacie? Temat dla mnie zajebisty, bo akurat skończyłem historię na UWR, więc do kompletu demoludów mi Korei brakuje. I ja ci życzę, Michale, żebyś kiedyś pojechał do Korei Północnej i spełnił swoje marzenie, ale niestety autostopu się tam nie da robić. Próbowałem. Nie wyszło. Dalej mamy raport z akcji. Adam Mahaj, kiedyś mieszkający w Chinach, a teraz w Kambodży. Posłuchajmy, czy pojechałby do Korei Północnej. Wiesz co, nie bardzo, bo u mnie się to nie sprzedaje, takie, a tym bardziej ja bym się wkurzał, to jest drogie i wkurzałbym się ze względu, że ja muszę z przewodnikiem chodzić, wiesz, ja to bym sobie tu wskoczył, tam skoczył i tak nie bardzo mnie w ogóle ciągnie tam, żeby chodzić z przewodnikami. Ja nie lubię zwiedzać, ja lubię tam, wiesz, sobie skoczyć na miasto, tak, wiesz, po swojemu. Słuchaj, to jest jedna sprawa, druga sprawa, zaraz zaczynam palmową ekipę, nowy projekt o 9:30 na żywo, konkursy, wydarzenia tutaj właśnie z naszego pierdolnika. Dzięki za propozycję. Może kiedyś, nie? Ale póki co to, wiesz, to nie. Do Indii wolę pojechać sobie samemu, połazić tam, wiesz, pierdolnik nagrać to. Pozdrawiam, Adamie. Mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś w Kambodży, ale doskonale rozumiem. Kanału Bez Planu nie musimy chyba nikomu przedstawiać. I bardzo byłem ciekaw właśnie, czy Bartek by chciał pojechać do Korei Północnej. Zobaczmy, co napisał. Siema, no słyszałem właśnie, że się otwiera. Zastanawiamy się, czy nie ruszyć z bratem. A czy wtedy chciałbyś to robić w jakiejś większej grupie? Nie wiem, jak to tam działa. Ja bym chciał zobaczyć serię Bez Planu z Korei Północnej. Wydaje mi się, że Bartek bardzo dobrze potrafi pokazywać takie kraje. Szanuję tych wszystkich youtuberów, którzy tam śmigają do tych naprawdę czasami niebezpiecznych krajów jak Afganistan, czy Wenezuela, czy jakiś w ogóle Haiti i tak dalej.
Korea Północna przy tym to jest przedszkole. Uwierzcie mi, Korea Północna wcale nie jest niebezpiecznym krajem do zwiedzania. Niektórzy jak słyszą, że ja byłem w Korei Północnej, to myślą, że jestem jakiś bardzo odważny. Nie, ja nie jestem bardzo odważny. To wcale, tam nie ma nic wcale z odwagi tak naprawdę. To, tam ci nic nie grozi. Tam jedynie co ci może zagrozić w Korei Północnej, to tylko i wyłącznie twoja własna głupota, która cię wpakuje w jakieś kłopoty. A skoro już jesteśmy przy Afganistanie i jeżdżeniu do krajów, do których wasza mama nie chce, żebyście jeździli, no to mamy kanał Jak to daleko. I Tomek mi wysłał wiadomość głosową. Siema, siema Emil. Nie mieliśmy okazji już długo rozmawiać ze sobą. Co jakiś czas wpadam na twoje materiały, podglądam. Dziękuję. I wracając do twojego pytania. Oczywiście, że zrobię Koreę Północną. Niemniej jednak jestem daleki, wiesz, od jeżdżenia do krajów, gdzie niestety muszę iść za przewodnikiem i odwiedzać tylko i wyłącznie wyznaczone punkty. To się mija troszkę z moją filozofią. No muszę poczekać, żeby to można było zrobić tak, wiesz, po prostu tak na solo, tak we własnym zakresie, bo to jest... No niestety, Tomku, mam złą wiadomość. Nie sądzę, żeby można było solo zwiedzać Koreę Północną w najbliższych dekadach. A tym bardziej teraz, jak się otworzy ponownie, to myślę, że będzie jeszcze więcej tak naprawdę restrykcji i mniej swobody niż kiedyś, szczerze powiedziawszy. Stary, ja już mam pomysł jakoś, jak to zrobię. Zrobię na przykład przed wylotem, opowiem, jeżeli używam takiego słowa, to tak naprawdę będzie to nasz, nie wiem, specjalny kod na ten odcinek, tak, żeby nikt mi później nie posłał materiału czy coś takiego. I wiesz, jakoś to się da wszystko ciekawie poprowadzić. No. Na przykład jak powiem wam, że jest wspaniałe, to tak naprawdę mam na myśli, że jest przerażające. Jak powiem, wiesz, i dać taki cały słowniczek na rzecz tego odcinka. No jest to ciekawe podejście, ja tego nigdy nie stosowałem, ale mogłoby tak działać. No w twoim wypadku to by była taka narracja, no, odpowiadająca twojemu stylowi chyba nawet, więc w sumie spoko, nie? Kolejny podróżnik, którego znalazłem na Instagramie, gdzieś ty był, Paweł, który podróżuje w różne piękne zakątki świata i śliczne zdjęcia robi, odpisał mi, no, kminiłem to kiedyś. No to mam nadzieję, że uda się kiedyś to wykminić i pojedziesz, tylko nie bierz swojego największego obiektywu, bo tych ogromnych obiektywów, taki bazuk do robienia zdjęć z dużej odległości, nie wolno wozić do Korei Północnej. Jest tam ograniczenie odnośnie tego, jaką ogniskową mogą mieć obiektywy. Nie wiem, jaka jest teraz to cyferka, trzeba będzie to sprawdzić. Zapytałem się także Ewy z profilu Szpilki w plecaku, ale to była w sumie formalność, ponieważ Ewa była w Korei Północnej 6 razy i prawdopodobnie jest jedną z obok mnie najbardziej doświadczonych osób, jeśli chodzi o wyjazd do Korei Północnej, bo tam jeździła kiedyś z polskimi grupami. Odpisała mi, myślę, że tak. A ty? No mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy w Pjongjangu i będzie okazja napić się piwa Taedonggang w hotelu Yanggakdo albo hotel Koryo. Pisałem jeszcze do paru osób, ale chyba mi nie odpisały, między innymi Dawid Fazowski z Przez Świat na Fazie. Jakoś się nie udało tym razem złapać, a wiem, że kiedyś był zainteresowany Koreą Północną, bo mieliśmy okazję porozmawiać na ten temat. Nie wiem, czy dalej jest zainteresowany tym kierunkiem. Jak widzicie, szykuje się całkiem mocna ekipa youtuberów i blogerów z Polski na wyjazd do Korei Północnej. Nie wiem, może ja w sumie powinienem zebrać wszystkich. I powinniśmy pojechać po prostu razem. Nie wiem, trochę szalony pomysł. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że to by było największe skupienie ilości kamer, obiektywów i sprzętu do nagrywania w Pjongjangu, to trochę moglibyśmy na siebie zwrócić uwagę. I nie wiem, czy byśmy stamtąd w ogóle wyjechali, jakby ktoś zaczął odwalać jakieś akcje jeszcze dla kontentu. No nie wiem, ale pomyślę, a może faktycznie nie byłby to taki głupi pomysł, żeby zebrać ekipę i pojechać do Korei Północnej, nagrać jakąś serię prosto z Pjongjangu. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym pomyśle i kogo byście chcieli z polskich youtuberów zobaczyć na wycieczce w Korei Północnej. Pamiętajcie, że co złego to nie ja, proszę nie podawajcie mnie do sądu, proszę nie obrażajcie się na mnie, że użyłem was do tego filmu. To było wszystko po przyjacielsku, bardzo was lubię i oczywiście zachęcam wszystkich widzów do subskrybowania, obserwowania podanych dzisiaj kanałów i profili. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia w Pjongjangu. Trzymajcie, cześć! Dziękuję bardzo za propozycję. Jakiekolwiek będziesz miał informacje, to mi proszę poinformuj i ja z chęcią
Na razie na ten statek sobie wskakuję. Dobra, pewnie. No dam ci znać, czy ten temat w ogóle ruszy, dobra? No dzięki, bawcie się dobrze. Jakiś youtuber chciał zaprosić, czy nie? No pomyślę. Zobaczymy. No. Okej. Jesteś pierwszym, którego dzwonię. To dziękuję ci bardzo. No, trzymaj się, cześć. No, trzymaj się, cześć. Przykro mi, Wojtek, ale to był tylko projekt, oj Wojtka. I niestety tym razem nie pojedziemy do Korei Północnej. Ale nie martw się. Mam nadzieję, że kiedyś będziesz miał okazję pojechać do tego kraju, a może nawet uda nam się pojechać razem. I to już nie będzie wtedy prank. Yeah.